Cześć, witam Cię na swoim kanale. Dzisiaj jest film obiecany dla Was o negatywnych aspektach. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Bostowiej. Widzę, że na moim kanale najczęściej są oglądane filmy, które są związane z zarobkami, z życiem w Norwegii oraz jak przyjechać do Norwegii. Dlatego też postanowiłem dzisiaj Wam opowiedzieć troszeczkę o moim zatrudnieniu w Norwegii tego odcinka. Jeśli jesteś osobą, która oglądała już moje wcześniejsze filmy, dobrze wiesz o tym, że ja nie lubię po prostu mówić konkretnie na jakiś temat, dlatego ten film też zostanie podzielony na dwie części, żeby nie był zbyt długi i nudny. Opowiem Wam trochę, jak to się stało, że dostałem tą, a nie inną pracę, ile zarabiałem i jak wyglądają statystyki zarobkowe w tych branżach na dzień dzisiejszy. Jeśli Cię to zainteresuje, to możesz też udostępnić ten film innym, polubić go bądź skomentować. Zapraszam. Więc do Norwegii przyjechałem, pamiętam, że to było 26 sierpnia. Wcześniej przed wyjazdem do Norwegii postanowiłem, że pojadę do Anglii, żeby nauczyć się lepiej języka angielskiego, a jeszcze wcześniej byłem na kursie 3-miesięcznym języka angielskiego, dlatego że postanowiłem się dobrze przygotować do tego, żeby przyjechać do Norwegii i mieć lepszy start. Dobrze mówiłem po angielsku, więc nie miałem problemu, żeby dogadać się z ludźmi, oczywiście w tym języku, w urzędzie, czy też sobie znaleźć pracę. No i moja praca właśnie była związana z moim wykształceniem pierwsza oraz z językiem angielskim. Dostałem pracę jako kelner w hotelu, gdzie mogłem mówić tylko i wyłącznie w języku angielskim, bo norweskiego wtedy jeszcze nie znałem. I głównie pracowałem tam jako kelner, ale też bardzo często pracowałem na nocnych zmianach na recepcji. No wyglądało to tak, że po prostu zaniosłem CV, miałem rozmowę, szefowa stwierdziła, że mówię dobrze po angielsku, mogę spokojnie obsługiwać ludzi. To były moje pierwsze pieniądze, to był mój pierwszy pobyt w Norwegii. Totalnie nic nie wiedziałem o Norwegii, o zasadach, o zarobkach, totalnie nic. W ogóle się nie przygotowywałem do tego, jeśli chodzi o taką wiedzę ekonomiczną. I pamiętam, że dostałem wtedy 142 korony za godzinę mojej pracy. Pamiętam, że przez pierwsze pół roku pracy pracowałem praktycznie na nockach. No i to było dosyć długi okres, bo pamiętam 6 miesięcy w zimie, więc byłem mega wykończony, dlatego że przychodziłem rano o 7 kończyłem pracę, przyjeżdżałem do domu, szedłem spać, jakby cały dzień mijał, wstawałem tam o godzinie 15, załóżmy, już było ciemno i tak przez pół roku, więc naprawdę mogę powiedzieć, że miałem takie początki depresji, ale na szczęście rodzice mi podpowiedzieli, żebym właśnie jadł witaminę D3 plus K2, więc myślę, że to trochę mi pomogło. Musiałem też jeszcze przygotować salę do śniadania, przygotować całe śniadanie, także było tam dosyć dużo pracy, jeśli chodzi o te nocki. Zbierać zamówienia, serwować jedzenie, obsługiwać klientów, być życzliwym i miłym. Pamiętam, że zawsze mój taki tekst startowy był przepraszam, nie mówię w języku norweskim, czy możemy mówić w języku angielskim. I nigdy nie miałem problemów takich, żeby ktoś był dla mnie nieżyczliwy z tego powodu, chociaż bardzo często goście hotelowi mówili mi, że musisz się uczyć norweskiego, skoro jesteś w Norwegii. Potem dowiedziałem się, że zostałem wykorzystany ekonomicznie, a mianowicie chodzi o to, że nowe osoby, które przychodziły do hotelu i nie miały doświadczenia, ale to były Norwegowie, to dostawali na starcie 165 koron na godzinę. No to była taka stawka minimalna. Oprócz tego dowiedziałem się też pod koniec już tej pracy, że pracodawca powinien dodawać mi do godzin nocnych dodatki nocne. Teraz już wiem, że straciłem bardzo dużo pieniędzy. No a mój szef Norweg dosyć skorzystał na tym, że ja niestety nie miałem takiej wiedzy, takiej prawnej wiedzy. Pamiętam, że potem dostałem chyba podwyżkę 3 korony, więc miałem 145 koron na godzinę. Już miałem taką śmieciową umowę na telefon, więc nie wyrabiałem nawet całego etatu, więc moje zarobki miesięczne w tamtym okresie to były od 13 do 18 tysięcy koron miesięcznie na rękę. Plusem było to, że mogłem jeść w pracy obiady, więc mogłem dosyć dobrze zaoszczędzić, jeśli chodzi o jedzenie w tamtym okresie.
Także 2,5 roku minęło mi dosyć szybko i po tym okresie stwierdziłem, że muszę sobie zrobić jakieś dodatkowe uprawnienia, dlatego że nie chciałbym pracować cały czas w hotelu, a nie było niestety w tamtej miejscowości, nie było innej pracy dla mnie, dlatego że miałem doświadczenie hotelarskie też z Polski. Jestem po szkole hotelarskiej, po studiach hotelarskich. W 2016 roku wyjechałem do Polski, to był okres 3-miesięczny i tam właśnie zrobiłem kurs na wózki widłowe, bo miałem taką ochotę podjąć pracę w jakimś magazynie. W 2016 roku, kiedy wróciłem do Norwegii, to już nie była ta sama miejscowość na północy, tylko wprowadziłem się do miejscowości Kristiansand na południu Norwegii, gdzie pogoda była już dużo lepsza, jeśli chodzi przynajmniej o lato. Ciężko było znaleźć jakąś pracę, więc musiałem wrócić znowu do tej gastronomii. I tam udało mi się dostać pracę u pana z Ameryki, który posiadał swoją własną zatokę, domki rybackie, łodzie do wynajęcia. 10 tysięcy podstawy plus 10% obrotu baru, dlatego że pełniłem taką funkcję menadżera baru. To była trochę śmieszna funkcja, dlatego że byłem sam sobie menadżerem, ale miałem właśnie taką funkcję jako menadżer baru. Przemęczyłem się kilka miesięcy i postanowiłem, że muszę zmienić miejsce zamieszkania i w kolejnym miejscu zamieszkania była już inna praca. Byłem na tak zwanym zasiłku dagpenger, czyli to jest też tak, że na podstawie Twoich wcześniejszych zarobków państwo oblicza, ile tam dziennie powinieneś dostawać pieniędzy. To jest przeważnie 60% Twoich wcześniejszych zarobków. I pamiętam, że tam poszedłem na kurs języka norweskiego, na którym byłem przez około chyba 3 miesiące, tak mi się wydaje. I pod koniec tego kursu, no i było też interwiu w języku norweskim i oni jakby oceniali nasze zdolności językowe, jak przez te 3 miesiące właśnie nauczyliśmy się języka norweskiego. No i mnie ocenili bardzo dobrze i dostałem 2 oferty pracy. No i pamiętam, że przyjąłem pracę na takiej barce. To była dosyć nowa restauracja w Sandefjord, pływająca właśnie na barce i ona była taka dosyć popularna. W piątki i w soboty były organizowane imprezy, które właśnie mnie odstraszały, dlatego że ja nie chciałem już pracować w hałasie i pamiętam, że też nie miałem dodatków nocnych. Byłem regularnie oszukiwany w sumie. Więc tam popracowałem chyba miesiąc czasu. Tym drugim pracodawcą na tej rozmowie kwalifikacyjnej, rozmowie językowej był też menadżer z restauracji obok i po prostu udałem się pewnego dnia do niego zapytać się, czy ma jeszcze jakieś miejsce. Pamiętam, że tam też dostałem 165 koron za godzinę pracy, ale to była taka restauracja, w której ja jeszcze nigdy nie pracowałem, z owocami morza. I oprócz tego w swojej ofercie posiadali bardzo dużo win, takich dosyć drogich, gdzie klienci z Oslo nawet przyjeżdżali do tej restauracji, bo mieli taki dobry wybór win. Zarabiałem jakieś 18-19 tysięcy miesięcznie, do tego dochodziły napiwki około 10 tysięcy koron miesięcznie, 10-12 tysięcy nawet, chyba od 2 lat, czyli tam od 2020 roku. Norwegia opodatkowała napiwki, więc jest nielegalne przyjmować napiwki do ręki. Wszystko idzie przez terminal i Norwegia ściąga chyba 35% z Twoich napiwków, dlatego że są to pieniądze dodatkowe, także się nawet za to się wzięli. Stało, udałem się do Manpower i dostałem pracę w magazynie. I pamiętam, że w tym magazynie Manpower zaproponował mi 153 korony za godzinę. Nie byłem zadowolony, ale jakby widziałem otwarcie bramki w nowej branży. Bardzo ważne to, że mogę w końcu wykorzystać swoje certyfikaty na wózki widłowe i zdobyć jakieś doświadczenie. No i tak się stało, że pracowałem w magazynie części samochodowych. To był taki duży magazyn połączony właśnie części samochodowe, sprzęty RTV i AGD. No i pamiętam, że tam pracowałem przez 3 miesiące i po 3 miesiącach wszyscy zostaliśmy zwolnieni, dlatego że się okazało, że
ten magazyn traci głównego jakby swojego kontrahenta, czyli te części samochodowe. Dowiedziałem się, na jaki magazyn są te części przenoszone i postanowiłem, że pojadę zapytać. No i pojechałem, zapytałem i dostałem pracę właśnie na tym magazynie na częściach samochodowych. I dostałem właśnie pracę na tym magazynie już bez pośredników i pamiętam, że dostałem wtedy 210 koron za godzinę, więc możecie sobie wyobrazić, że dla mnie to był ogromny przestrzał. 143 korony na 210, więc naprawdę wtedy dopiero po 3 latach Norwegii odczułem to, że można dobrze zarabiać, zwłaszcza, że jeszcze w 2017 roku jedzenie, prąd, kredyty były dużo tańsze, więc ja wtedy zarabiałem na rękę tak od 22 do 25 tysięcy miesięcznie, więc dla mnie to było ogromnie dużo. W sumie zresztą teraz też jest dużo. Pracowało około 50 osób i nas Polaków tam było może 5-6. Więc tam pracowałem przez 1,5 roku i jakby to miejsce zapadło w mojej pamięci dlatego właśnie, że zarabiałem bardzo dobrze, pracowałem głównie z Norwegami, co wcześniej się nie zdarzyło. Tam zacząłem mówić w języku norweskim, dlatego że nikt nie chciał ze mną mówić w języku angielskim. Wszyscy uważali, że powinienem uczyć się norweskiego, skoro tutaj mieszkam i spotkałem bardzo dużo życzliwych Norwegów, którzy po prostu miesiącami mi powtarzali słowo w słowo, zdanie w zdanie, a ile z tego w ogóle było nieporozumień, to naprawdę i błędów w pracy, ale jakby nikt mnie za to nie ukarał ani nie skarcił, każdy się patrzył na mnie no, z takimi emocjami, że w ogóle super, że ja próbuję i się staram i tak dalej. Więc oczywiście musiałem nadrabiać swoją pracą, żeby pracować jak najszybciej, jak najlepiej. Niestety okazało się, że 2 kontrahentów tego magazynu ma problemy finansowe i są niewypłacalni, więc około 20 osób, które przyszły ostatnie do pracy w tym magazynie, zostało zwolnionych. Jak się domyślacie, ja byłem też na tej liście niestety i dostałem pracę na 3. magazynie. Tam kilka miesięcy się tam pobujałem, też pracowałem z Norwegami, ale już na tym magazynie nie byli tacy mili Norwegowie jak na tym wcześniejszym. No i niestety już rozumiałem, co mówią do mnie, co mówią o mnie, co mówią o innych Polakach, którzy pracowali na tym magazynie, więc bardzo się źle tam czułem. Czułem się ignorowany, niedoceniany, wyśmiewany, więc po prostu postanowiłem, że znajdę sobie jakąś inną pracę. Także to był 2019 rok i w 2019 roku miałem jeszcze 2 prace. Przez chwilę pracowałem na śmieciarce jako pomocnik, ale dosłownie przez bardzo krótką chwilę. I pamiętam, że tam dostałem chyba 195 koron za godzinę. Ja chyba wytrzymałem na tej śmieciarce przez tydzień albo 1,5 tygodnia. Było to dla mnie za ciężkie, jeśli chodzi o kondycję fizyczną, o warunki pogodowe, no i tempo pracy przede wszystkim. Ja dawałem z siebie wszystko, co mogłem, a i tak wiem, że kierowcy narzekali na mnie, że jestem powolny. No, po prostu się wycofałem, że tak powiem, i to jeszcze z zapaleniem zatok pamiętam, bo tak jak mówię, pogoda mnie dobiła. No, ale w tej firmie jeszcze pracowałem przez chyba miesiąc czasu. To był taki właśnie okres, że trzeba było porozwozić do klientów worki na śmieci ogrodowe, więc mi się to bardzo podobało. Firma ta jakby zajmowała się odzyskiwaniem materiałów gipsowych, wszystkie te płyty gipsowe, jakieś tam odlewy gipsowe, figurki gipsowe, wszystko to trafiało do tej firmy. Ona skupowała ten gips i to było właśnie przetwórstwo, była taka wielka maszyna i moim zadaniem właśnie było operowanie, przeczyszczanie, włączanie, wyłączanie tej maszyny. No i tam pracowałem przez 3 miesiące i pamiętam, że miałem 200 koron na godzinę. Praca była bardzo ciężka, tam pracowały 4 osoby na zmianę. Było tam tak dużo pyłu gipsowego, że
tym pomieszczeniu nie było nic widać, a jak kończyłem pracę, to miałem gips nawet między pośladkami, pomimo tego, że byłem ubrany w szczelny strój. I pamiętam, że tam chyba po 2 miesiącach ja dostałem uczulenia. Miałem wysypkę na całym ciele, po prostu od tego kurzu. Deski, kible, tarcze hamulcowe, łańcuchy. Ta maszyna się po prostu zatykała non-stop, trzeba było otwierać wielkie klapy, wchodzić w takie wielkie szczęki, gdzie po prostu mnie to przerażało, że ta maszyna może się włączyć i mnie tam po prostu zmieli, a było tych szczęk miażdżących, bo to było tak, że aż wchodziły wielkie, potężne kawałki, a już tam pod koniec wychodził po prostu taki pył, który był sprzedawany dalej. Przede wszystkim chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, że oglądacie moje filmy. Bardzo to doceniam i jest to dla mnie też widoczne, bo moje statystyki się cały czas zwiększają. Codziennie praktycznie zwiększa się też liczba odbiorców oraz subskrybentów, za co Wam serdecznie dziękuję.